Aneta Kisiel. I chcę wam powiedzieć dzisiaj o wielkim, potężnym Bogu. O wielkim, prawdziwym, realnym Bogu, który w osobie Jezusa Chrystusa, kiedy umierał na krzyżu, to powiedział: wykonało się. Wykonało się. Jezus powiedział: wykonało się. I ponad 2000 lat temu na krzyżu wykonało się moje uwolnienie. Byłam człowiekiem bardzo zalęknionym. Jako nastolatka bałam się, że nie będę miała przyjaciół. W życiu dorosłym bałam się po godzinie 20 być sama w domu. Miałam 30 lat i bałam się wyjść do toalety. Tylko dlatego, że się bałam i schowałam się kiedyś pod kołdrę, mając 30 lat. Ale dzisiaj jestem wolna. Dzisiaj jestem wolna. Nie wiem, czy ty jesteś wolny. Może masz przyjaciół, ale żeby ich mieć, musisz się bardzo nastarać, przypodobać się. To nie jest wolność, to jest lęk. To jest brak poczucia bezpieczeństwa, nie czujesz się wartościowy. Ale na krzyżu wykonało się, wykonało się. Wykonała się twoja wolność, nie musisz się bać. Całkiem niedawno zmarł mój ojciec i przyszedł do mnie taki lęk, że nie poradzę sobie finansowo, a mam już prawie 40 lat i utrzymuję się sama. Ale dzisiaj wiem, że to nie jest prawda. To był lęk, który nie jest od Boga. To jest lęk od diabła. Dzisiaj nie muszę się bać, bo jestem w Bogu bezpieczna, bo jestem zaakceptowana, bo jestem pojednana z Bogiem. Przez Jego krew, przez krew Jezusa Chrystusa zostałam uwolniona od lęku. Jeśli jesteś człowiekiem, który boi się o swoją przyszłość, o to, czy będziesz miał przyjaciół, czy będziesz miał dostatnie życie, to zapraszam ciebie do siebie. Podejdź do mnie. Podejdź do mnie. Uwolnię cię. Poprowadzę cię do Jezusa, dlatego że jedynie On jest prawdą w życiu. Jedynie On jest stabilny. Nie ma nic stabilnego w tym świecie. Dlatego nie szukaj tutaj stabilizacji, bo stabilizacja, bezpieczeństwo jest w Jezusie Chrystusie. On się nie zmienia. To jest Bóg, który zagwarantuje ci bezpieczeństwo. Jeśli wejdziesz pod Jego ochronę, jeśli wezwiesz do swojego życia Jego potężne imię, jeśli pozwolisz, żeby krew Jezusa Chrystusa obmyła cię z twoich grzechów, będziesz prawdziwie wolny, będziesz zaakceptowany, staniesz się dzieckiem Boga. Dzisiaj ci głoszę prawdziwego Chrystusa. Kiedy miałam 17 lat, to po raz pierwszy wezwałam Jego imię. Po raz pierwszy wezwałam do swojego życia, bo czułam się bezradna. I chcę ci powiedzieć, że twoje poczucie bezpieczeństwa, ono jest tylko możliwe w Chrystusie. Więc jeśli nie znasz Boga, jeśli nie poznałeś osobiście Jezusa Chrystusa, to musisz do Niego zawołać. Ale to nie ma być religijna modlitwa, ale to ma być wołanie z twojego serca. To ma być proste wołanie z twojego serca. Nie formułka, nie wyuczone słowa religijne, nie te słowa, których cię nauczyli w kościele, nie te słowa, których uczyli cię w dzieciństwie. Jeśli chcesz być dzieckiem Bożym, jeśli chcesz być zaakceptowany przez Boga, to wezwij Jego imienia. Coś wam powiem, ludzie. Jezus powiedział: przyszedłem do tych, którzy mają się źle. I dzisiaj nie ma znaczenia, czy masz piękny garnitur, czy chodzisz w dziurawych butach. On przyszedł do tych, którzy mają się źle. W głębi twojego serca czujesz się bardzo niebezpieczny. Nie czujesz się stabilnie. Potrzebujesz miłości. Jezus do takich przyszedł. Jezus takim powiedział: przyszedłem, aby cię uwolnić. On powiedział: nie przyszedłem świat potępić, ale przyszedłem po to, żeby ci przynieść wolność, żeby ciebie zbawić. Jeśli potrzebujesz Chrystusa, musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu na krzyżu umierał z powodu twoich win, z powodu twoich grzechów. Nawet jeśli po ludzku czujesz się sprawiedliwy, to Słowo Boże mówi o twoich dobrych uczynkach, że to jest splugawiona szmata. To jest szmata. Zbawienie i sprawiedliwość jest z łaski. To jest niezasłużony Boży dar. Zbawienie jest z łaski za darmo. Nigdy na to nie zasłużysz. Nigdy na to nie zapracujesz. Zapracować możesz u człowieka, ale u Boga zbawienie bierze się za darmo z łaski. To jest Bóg, który powiedział: wykonało
wykonało się. Wykonało się ponad 2000 lat temu zbawienie na krzyżu. On umarł za ciebie. I gdyby na tym świecie nie było innych ludzi, oprócz ciebie jednego, jedynego, to on za ciebie właśnie umarł. Za tego jednego, jedynego człowieka. Jezus to Bóg. I Bóg powiedział, że on miłuje, ale miłuje tych, którzy przyznają się do ofiary Jezusa Chrystusa. W tym miłość Boga okazała się do ludzi, że Bóg zesłał Jezusa Chrystusa jako ofiarę za twoje grzechy i za moje grzechy. Ale posłuchajcie, ludzie, ja dzisiaj jestem zbawiona, dzisiaj jestem sprawiedliwa, nie dlatego, że byłam dobra, a w rzeczywistości w życiu byłam grzeczną dziewczynką. Nie miałam na takich grzechów typu kradzież, jakieś morderstwa, pobicia, nie wiem co jeszcze. Ja takich grzechów nie miałam. Ja byłam ta dobra dziewczynka, ale te moje dobre uczynki to była splugawiona szmata. I moja sprawiedliwość, moje zbawienie, to, które się wykonało, ono jest w Chrystusie, ono jest przez krew, ono jest za darmo. I chcę ci powiedzieć, twoje zbawienie, ono się wykonało 2000 lat temu. Mogłeś o tym nie wiedzieć, ale dzisiaj ja ciebie uświadamiam. Twoje zbawienie wykonało się. Tylko to zbawienie, które jest wielkim, potężnym, Bożym darem, ty musisz przyjąć. Nie możesz być arogantem. Nie możesz być arogancki na Boży dar, jakim jest Jezus Chrystus. Nie możesz być arogantem, bo pójdziesz do piekła. Słowo Boże mówi, że jest takie miejsce, gdzie robak ich nie ginie, a ogień nie gaśnie. Takie miejsce jest przygotowane dla tych, którzy gardzą ofiarą Jezusa Chrystusa. Ja chcę, żebyś ty żył. Dlatego tutaj jestem. Dlatego, że Bóg mnie uwolnił od lęku. Dlatego tutaj dzisiaj mogę stać odważnie i mówić ci, że twoja wolność, twoje bezpieczeństwo, twoja przyszłość, twoja teraźniejszość, to wszystko musi być w Bogu. Jeśli nie znasz Jezusa, to zawołaj do Niego. Nie w religijny sposób, bo On nie przyszedł do uczonych. On przyszedł do prostych ludzi. A Ewangelia jest prosta. Ewangelię może zrozumieć każde dziecko. Jeśli potrzebujesz, jeśli czujesz, że ty jesteś ten, który ma się źle w głębi swojej duszy, jeśli potrzebujesz być bezpieczny, jeśli nie wiesz, co się stanie z tobą po śmierci, to zapraszam ciebie do mnie, jak skończę. Za chwilę przyprowadzę cię do Jezusa, pomogę ci. Jeśli masz pytania, to podejdź. Jestem tutaj dla ciebie dzisiaj, nazywam się Aneta Kisiel. Od 17 roku życia jestem zbawiona. Dzisiaj na tej ziemi jestem dla ciebie Chrystusem dotykalnym. Dzisiaj ci mówię Ewangelię. Jezus Chrystus poniósł na krzyżu każdy twój błąd. Każdy twój błąd. Zapraszam ciebie. On powiedział, każdy, kto potrzebuje, niech przyjdzie. Jeśli potrzebujesz, to przyjdź.